Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Detailingowy dziadzia, Dejronik od Deturnera, słuchaj, i tutaj od razu zapach, czy jest czymś złamany? Nie jest, śmierdzi jak typowy Dejron. Słuchaj, on sprawił mi wrażenie takiego na felgach, kurczę, jakby był taki rozcieńczony, jakoś tak szybko przesychał, no jakoś tak, kurczę, jakoś nie bardzo, jakoś tak, kurde, no, o, pękła mi ta, co tu się dzieje? Nie, myślałem. Wygląda jak pęk... Ty, pękło mi, no rzeczywiście. No dobra, nieważne, ale trzyma. Szybko mi przysychał, słuchaj. Tak, kurde, no, taki jakby był naprawdę rozcieńczony. Czy na felgach się wykazał? Nie najgorzej, ale myślę, że moim zdaniem
Kurczę, jego miejsce to będzie prawdopodobnie lakier. I dlatego właśnie zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak sprawa ma się, jeżeli chodzi o ten produkt. Jeżeli chodzi o lakier na samochodzie, z tym produktem właśnie. O. Skoczyłem też na lakier i poświęciłem tylko maskę w Arteonie. To jest auto, które przez 5 lat nie widziało dekontaminacji. I słuchaj, tam sprawdziłem też między innymi dwa jeszcze Dejrony. Ten był trzeci i on z nich wszystkich wypadł najgorzej. Powiedziałbym nawet, że fatalnie. Dla mnie ten Dejron, on tak jakby był rozcieńczony, wiesz. I znaczy on może być fajny, jak powiedzmy pojeździłeś trochę i masz ochotę, czujesz, że potrzebujesz odmulenia lakieru, on by był fajny taki właśnie do odświeżenia lakieru, potrzebujesz Dejrona, pstryk, pstryk, ale ja bym go nie kupił, ze względu na to, naprawdę, mam wrażenie, jakbym kupił jakiegoś takiego gęstego Dejrona i go rozcieńczył. Tak to dla mnie wygląda i jakość wybierania i długość siedzenia jest naprawdę marniuteńka. No, produkt może tak, nie dla mnie. Ja to zawsze mówię o tych półeczkach. Wysoka, średnia i ten jest pod tą średnią, niestety, jeżeli chodzi o Dejrony. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!